widnie, co jest? Tu nie ma prawa działać. Oj. Ej, to... Czy to było legitne? Nie. Ja... Jest nowy Mimerman? Dobrze, niech wam będzie. Oglądniemy Mimermana nowego. Bo dawno nie było, okej. Nadrabiamy, nadrabiamy internet. Kobiety są gorące. Kobiety są kobiety są gorące. Kobiety są pious man. No temptation can stray me from the path of God. Count Frollo, there is an extra thick gypsy girl outside with no shoes on. Yeah, I think he should have. So? Path of God. Count Frollo, there is an extra thick gypsy girl outside with no shoes on. Yeah, I think he should have left. Wait. Mermaid? Gypsy girl, kurwa. Salami. Yeah, pierdolę. That is one sweet Tesla. What do you got under the hood? Let's have a look. Goście tam będzie, jestem przekonany. Ja pierdolę. Said I'm looking at a couple of different ways. One which you mentioned, Senator, but also trying to expand. Ej, to, czy to było legitne? Nie. Nie. Lifik. Ty będziesz wiedział, to legitne czy nielegitne? Obviously fake, dobra, dzięki. Znaczy nie wiem, bo tam w, kurwa, Ameryce to różne rzeczy się dzieją, ja nie wiem. Równie dobrze mógł, nie wiem, mógłby przyjść z tymi talerzami i, wiecie, twarz w środku jej i... No, wiecie, o co chodzi. Ja mówiłem, żeby QR code zrobić jako... Ja mówiłem, żeby sobie QR code wypierdolić. A nie będzie działał na skórze, chuj ci w dupę, jakie kurwa działo nie będzie. Oh my god, guys, I found Juice World. I thought that we were meant to be. But what were you doing? I was making a TikTok. Oh my god, I'm so embarrassed of you. Oh, it's for TikTok. And then let me hop down from my chair. Kiedy ona powiedziała I'm embarrassed for you, ja powiedział it was for a TikTok, on myślał, że on naprawi sprawę. On nie wiedział. On naprawdę myślał, że po... Kto napisał, o kurwa, diabeł? Kurwa, to mnie... Ja pierdolę. Bon, les croûtes de fromage à la poubelle. Voilà, ça c'est fait. Muszę tak od jemu zrobić, jak będzie frytki wpierdalał. Proste, że tak. No, it's cart. Ja pierdolę. Przez jakość filmu tego kurwa absolutnie nie widać. To wyglądało tak legitnie, co jest? Tu nie ma prawa działać. Ja... Aj. Oj. Czekaj, co? Co on zrobił? Oj. Nice. Oh man, I'm stuck. Hey, Stella.
up, bro? I'm home. Cześć, ja jestem Willy i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. Dzisiaj zaczniemy sobie na stronie Wikipedii, która jest poświęcona zabytkom w Świdnicy. Muszę wam powiedzieć, że ta strona mnie szokowała. Nawet nie tym, co tu jest, ale tym, czego nie ma. Zaraz wam pokażę. No, tu są jakieś takie pierdoły jak ratusz miejski, młyn zbożowy. Jest pokazana dupa? Pierdoli. Gdzie jest dupa pokazana? O kurwa, jest. To... Kipujemy. W poprzednim odcinku pokazałem wam, że w Łodzi mają samochody wbite w ścianę. No dobra, ale tak czy siak okazuje się, że to nie jest aż takie dziwne. No bo w Holandii, w miejscowości Haga, także mamy podobne rzeczy. Zobaczcie, tutaj był problem, bo mnóstwo samochodów, nie ma gdzie zaparkować. Tak więc ludzie zaczęli parkować na budynkach. To jest aż dziwne, że w innych miejscach nie można spotkać takiego rozwiązania. No ale to chyba wynika z tego smutnego faktu, że mamy XXI wiek, a ludzie dalej wierzą w grawitację. Kolejną ciekawostką będzie pewna rodzina, która postanowiła przenieść sobie szynę kolejową. Zajebista szyna, muszę przyznać, szkoda, żeby się zmarnowała. Natomiast nie do końca rozumiem, czemu oni ją w taki sposób przewożą. Zastanawiałem się wcześniej, czemu ta szyna leży tutaj z boku tej taczki. Ale to chyba dlatego, że jakby ją położyli na środku, to by tu zahaczała o ziemię. Natomiast dalej nie rozumiem, czemu oni wszyscy są z jednej strony. Ja pierdolę, to jest nie prawda. Nie byłoby lepiej, jakby dwie osoby przeszły na tą stronę, żeby jakoś to tak bardziej wyważyć. No i jeszcze tutaj, co ona tu odpierdala właściwie? Jakoś telepatycznie tą szynę podnosi? No nie wiem, nie rozumiem tego kompletnie, ale jakoś to wszystko działa. Jadą z tą szyną całkiem sprawnie, tak więc... No może ja się po prostu nie znam, mam za niskie IQ. Kilka miesięcy temu mogliśmy wszyscy doświadczyć jednego z największych gamingowych rozczarowań ostatnich lat, czyli oczywiście Cyberpunka. No, ta gra była opisywana jako coś absolutnie rewolucyjnego, a okazało się, że jest, no... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Znajdujemy się na ulicy Łaska w Zduńskiej Woli i to właśnie tutaj, pod tym znakiem stopu, zatrzymał się autor słów, no tak średnio bym powiedział, no tak średnio. No i na zawsze zmienił oblicze języka polskiego, bo dla mnie to wyrażenie jest naprawdę niesamowite. Jego idealnie oddaje sytuację, w której niby jest okej, ale jednocześnie czujemy niedosyt i chcemy jakoś tak ten niedosyt przekazać. W mieście spędziłem wakacje. A co pan robił tutaj w mieście? Na ogródku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, zaległości, które nadrabiałem, takie tam. To też się zgadza, no bo możecie zauważyć, że obok jest księgarnia, więc zapewne on poszedł sobie kupić książki i wracając akurat ktoś go złapał na wywiad. I swoją drogą to jest mnóstwo ludzi pod tą księgarnią, w życiu bym się nie spodziewał i to nie tylko ludzi, to jest młodzież. Tyle młodzieży to ja bym się spodziewał na przykład pod Żabką, jak czekają aż... Żul, któremu dali 5 zł, kupi im piwo, ale pod księgarnią? No trzeba powiedzieć, Zduńska Wola to jest stolica polskiej oświaty. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, widzimy bardzo spokojna ulica, tutaj ale jakaś pani podlewa sobie jezdnię, nic ciekawego się nie dzieje, no ale tutaj już się dzieje. Tutaj jakiś pies zaatakował kolesia z koszulką, nie wiem czy w sumie zaatakował, może po prostu koleś dał mu tą koszulkę do poszarpania i trenuje go jako psa obronnego, no ale śmiesznie to wygląda. I śmiesznie też wyglądają jego spodnie. To jest coś, czego ja nigdy nie będę w stanie pojąć. Jak ludzie są w stanie chodzić w ten sposób. Nie chodzi mi to nawet o jakieś kwestie estetyczne, bo to mam w dupie. Ale o to, że to jest po prostu niewygodne. Ja dzisiaj pierdolę. Specjalnie na potrzeby tego odcinka poświęciłem się. Jak poszedłem do sklepu, to obciągnąłem sobie spodnie w dół, tak żeby dupa mi wystawała. No i chciałem zobaczyć, jak to jest. No i powiem wam, to jest strasznie niewygodne. Cały czas ma się wrażenie, że te spodnie spadają. One jakimś cudem nie spadają. Something magical is about to happen. Chłopcie, patrzcie kurwa na paski do spodni. Ale takie ma się wrażenie. Jedyny plus to jest taki, że dupa jest nieźle wietrzona. Ale tak poza tym nie wiem, czemu ludzie tak chodzą. No a dużo osób tak chodzi. To jest nawet taka moda, która ma swoją nazwę. Sagging się nazywa. No i stała się ona podobno symbolem wolności i odrzucenia jakichś tam norm społecznych przez młodzież. Dla mnie to wygląda po prostu jak dupa wystawiona. Ale no, każdy może sobie jakąś ideologię do tego dołożyć. Niektórzy bardzo tej mody nie lubią, w niektórych miejscach nawet są za to kary. 500 dolców, 600 dolców za chodzenie z takimi opuszczonymi spodniami. Jeszcze kurwa, wyobrażacie sobie do pół roku kurwa pójść siedzieć? Zanoszenie zbyt nisko spodni? Ja pierdolę. Z takimi opuszczonymi spodniami. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy to znalazłem pranka, gdzie koleś chodzi za takimi ludźmi z opuszczonymi spodniami. No i stara się te spodnie podciągnąć. No, co z tego wynika, no to widzicie,
Oczywiście pewnie to jest ustawione, ale chuj z tym, fajnie się ogląda. O kurwa. Nosimy się do Anglii, do miejscowości Oxford. Miasto z pewnością najbardziej kojarzone z uniwersytetem, ale w sumie nie wiem czemu, bo tutaj są znacznie ciekawsze rzeczy. No to wygląda jakby dosłownie rekin spadł z nieba i wbił się w dach tego budynku. No i nawet może by coś takiego w przyrodzie uszło, bo deszcze ryb faktycznie się zdarzają. To jest takie dziwne zjawisko, które polega na tym, że jak jest trąba powietrzna, to ona czasami może najechać na zbiornik wodny. No i wtedy zaczyna ciągać wszystko, co tam się znajduje. Ryby, żaby, utopce i tak dalej. Wędruje sobie ta trąba powietrzna, a w pewnym momencie... Ej, nawet nie wiedziałem, że kurwa legitnie coś takiego ten się dzieje. The more you know, Willy Extreme bawi i uczy. No i te wszystkie ryby spadają z nieba i dochodzi do takiego zjawiska. No ale tutaj akurat to nie jest deszcz ryb, tylko to jest rzeźba, która znajduje się w tym miejscu już od dawna. Nie chcę się lifić. Zobaczcie sobie wszystkie te zdjęcia archiwalne. Kupować. Zawsze ten rekin będzie tutaj się znajdował. Widzimy, że w 2008 roku pojawiły się rusztowania, dlatego że wtedy ten rekin został poddany renowacji, dlatego że on jest dosyć stary. To jest zdjęcie z roku 1987, rok po wybudowaniu. No a tutaj jest koleś, który wpadł na taki genialny pomysł. No i właśnie dochodzimy też tutaj do tego kluczowego... Wygląda w sumie jak młody dubiel z wąsem, nie? ...pytania, czyli po chuj właściwie on to zrobił. No i w jego umyśle to był protest przeciwko bombardowaniu Libii przez Stany Zjednoczone. Jednocześnie to była jego forma krytyki dla broni nuklearnej. Nawet znalazłem na Wikipedii taki cytat. Rekin ma wyobrażać kogoś czującego się kompletnie bezsilnie, wybijającego dziurę w swoim dachu w poczuciu bezsilności, gniewu i desperacji. Wiąże się to z kampanią na rzecz rozbrojenia nuklearnego, energią nuklearną, Czernobylem oraz Nagasaki. No trzeba przyznać, że nie każdy jest w stanie powiązać rekina wjebanego w dach budynku z tak głębokim przesłaniem, no ale ten koleś jest naprawdę kreatywny. Tutaj widzimy, jak stawia sobie tą rzeźbę. I też co ciekawe, on był właścicielem kina, no i na dachu tego kina też sobie ciekawą rzeźbę postawił. A teraz coś na pocieszenie dla tych, którzy plastyk jak chuj ta. Czekają na tłoki w autobusach. Okazuje się, że mogło być znacznie, znacznie gorzej. Patrzcie na to. Na jednej przyczepie jest 1, 2, 3, 4, 5, tam chyba 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 osób, tak mi się wydaje. 14 osób. Kurwa, co jest? Jaką ten dobudówkę pierdolnęli na ten samochód, żeby się więcej zmieściło? O Podlasie? Nie no, nie powiedziałbym, że to Podlasie, ale... Wiesz, kurwa... To wie. Na jednej przyczepie, tak więc, chociaż w sumie, szczerze jak tak patrzę na to, to jest chyba o wiele lepiej niż czasami w polskich autobusach. Tyle, dobry odcinek, mi się podoba. Ja lubię.